Witam, siemaneczko, z tej strony Maksima. To jest kolejny odcinek, w którym sprawdzam wasze roboty. I dzisiaj mam 10 robotów, ponieważ było 50 lajków, ponad nawet, więc lecimy z robotem, nie? Pierwszy jest oczywiście Driftu Kingu i już go zaraz zobaczymy. Okej, to jest kurde, megabot Driftu Kingu, zrobiony przez Driftu Kingu. Nazywa się Kufa Maus. Kufa Maus. Kufa. No niby ma te 4876 CPU, ale przy tym base half, no ja bym kupił. No. Kurde, nie wierzę. Taki po prostu... Co ty, inspirowałeś się ostatnim odcinkiem, widzę, że same czołgi kupiłem? Ale megabot jeszcze taki wyrąbany, no nie wierzę. Musiałeś dużo przy tym siedzieć. 5000 tylko. To jest z samych klocków zrobione, dlatego. Choleder. No nieźle ci powiem, no nieźle. Megabot pierwszy, może jakby to dostosować jakieś bronie jeszcze do tego, to by było ciekawsze. Dzięki wielkie za pokazanie, lecimy kolejny. Dobra, kolejny robot jest od Ziai i jego Spejson Detonator. I powiem wam, że rzeczywiście wygląda jak Spejson i chyba będzie lądował na miniaturkę. No, bardzo fajny. Jeszcze do tego opis. Kto z Spejsonem nie gampluje, ten z chipami wojuje. Blisko. Prawie wyszedł ci tak... Kurde, prawie rym. Kto z Spejsonem nie gampluje, ten z chipami... Wojuję. No ja kurde, coś mi brakuje, jednego słowa jakiegoś. Może wy napiszcie jakiś tekst z Robocraftem i z Spejsona, czyli z Księgi Ulicy, czyli wiecie, blok ekipa i te sprawy. Napiszcie jakieś powiedzenie Spejsona. Przy okazji, jak będziecie zgłaszać robota oczywiście. Bardzo fajny, artystyczny Spejson. Dzięki, 4000 kosztuje u mnie i lecimy kolejnego. Okej. Kolejny jest robot Morioksa. Niestety nie widziałem twojego tytana, nie wiem, może ma jakieś części kosmetyczne, ale wybrałem tego, ponieważ bardzo fajnie wygląda. Bardzo tak futurystycznie, bardzo tak zakrzywiono, co lubię. Ciekawe jak się nim gra, szczególnie ten shotgun mnie ciekawi. High firepower, power system and powerful secondary. Się nie dziwię, że bardzo potężny system powerów, bo są 4. I co? I bardzo ciekawy, kurde, ile by mi to kosztowało? 139 000, bo nie mam destroyera, ale zarąbisty, fajny design, bardzo mi się podoba ten kolor też. Premium, nie? Dobra, lecimy kolejnego. Następny miał być BGW i jego Eagle Polski, ale niestety chyba nie wystawiłeś go, ponieważ nie widzę żadnego robota, jakiego masz. Musisz go wystawić albo usunąć wszystkie części kosmetyczne, których nie mam. No i lecimy z kolejnym. Tutaj mam podobny problem, bo jak widzicie mam tylko jednego, u Makary 007. Musiałeś mieć chyba jakiegoś... albo go nie wystawić, albo części kosmetyczne, ale masz jakiegoś, więc go ocenię. I nazywa się Tesla Barb. Taki na początkowe levele bardzo dobry, myślę. Jakby jeszcze miał Ghost Module, to by był znośny, ale widzę, że chyba raczej go nie posiada. No, żeby podejść do kogoś, no to niebezpiecznie, tak, bez Ghost Modula, nie? Też fajny projekt, naprawdę. Dzięki wielkie. I następnym razem wystaw i sprawdź, czy go wystawiłeś, bo Polacy to koksy, niestety go nie mam. Dzięki, lecimy kolejnego. Dobra, teraz Matrix D960 i jego Paladin MK4. I to jest, kurde, to co lubię. To jest taki statek, kuźwa. Piękny, zarąbisty, 39 000. Fuck, muszę go mieć. I mam go. I mam go pięknie. Bardzo fajny. Kurde, od razu mi się spodobał, jak go zobaczyłem. Taki wystrzeliwany, taki wygląd ma taki ostry, z rakietą. Kurde, i to jeszcze w idealnym miejscu są te wyrzutniki. Znaczy wyrzutniki... orzutniki. Tak? Rakiety. Bardzo mi się podoba. No kurde, mój styl. Dzięki wielkie. Lecimy kolejnego. Okej, Snaker i jego Falcon X330. Szybki robot z niezłym DMG. I myślę, że masz rację. Myślę, że kurde, ładny samolot wyszedł ci. 25 tysięcy kosztuje. Co on tam ma? Ruber Albatros. On ma te albatrosy, tak? Któreś z tych skrzydeł pewnie. I co mogę o nim powiedzieć? Bardzo fajny. Kurde, ostatni ten, co kupiłem przed sekundą, to podszedł moje gusta, ten też tak podchodzi. Też taki, kurde, wiecie, ma ząb z zębem takich... chciałoby się ugryźć, nie? Naprawdę bardzo fajny. Dziękuję za pokazanie. Kolejny! Wy mnie, kurde, dzisiaj dobijacie. Saba gitara, jego hydra. This is Open Robot. Please buy this, I need money. Kuźwa! Zarobisty! 12 tysięcy tylko. Normalnie nie. Muszę kupić. No nie, no to jest już... Dzisiaj takie świetne roboty mi pokazujecie z wyglądu. Naprawdę, ino patrzeć, nie? Kurde, razi w oczy, ale razi pozytywnie. Dzięki wielkie, lecimy kolejnego. Dobra, Octo321 i jego Tempest. Jasna cholera. Kolejny dobry robot. Taki z wyglądu unikatowy. Coraz lepiej. Ten przez lewiatany 2 mnie, kurde, tutaj... Jakbym to kupił, to bym zbankrutował. Ale cholera, naprawdę, ma ten zgryz. Ma to coś. Wiecie co, ma tu wszystko tak, wiecie, poszatkowane, inne części, ale to ma swój urok, to ma swoje miejsce w tym robocie. Naprawdę, kurde, sami musicie chyba przyznać, nie? Zobaczcie na to, no wszystko poszatkowane i wszystko ma swoje tu miejsce. Naprawdę, Octo postarały się. Dzięki wielkie, lecimy kolejnego. Dobra, ostatni dzisiaj robot, czyli rozpierdzielacz od Lwa7831. To pojazd dla YouTube'a i od razu wiem, że to dla mnie. I co, typowy robot. Myślę, że no w porównaniu do tego, co dzisiaj kupiłem, no to odstaje, ale też ciekawy. Każdy ma swój styl, każdy ma swoją wizję i to mi się bardzo w nim podoba, że miałeś taką. Widzę, że chcesz tu umieścić jak najwięcej rzeczy w jak najmniejszym kwadracie, czy tam prostokącie. Widzę to tak, wiecie, zagęszczenie broni w jednym miejscu. Starałeś się, ale pamiętaj, na takich szczublach nie umieszczamy broni, bo bardzo łatwo je zniszczyć. Ale fajny, bardzo mi się podoba. Dzięki wielkie za pokazanie. No i to by było na tyle, nie? Zaraz przechodzimy do podsumowania. No więc, dzisiaj kupiłem 2 robociki, Hydrę i Paladina MK4. Hydrę bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że wam też się podobał odcinek. Komentujcie, subujcie, jeżeli się wam spodobało. I oczywiście tak samo jak ostatnio, 5 lajków, 1 robot. Was to jakoś zachęca. Ja nie mam z tym problemu, mogę to usunąć w ogóle i nie mieć z tym problemu, ale po prostu to też daje wam szansę, żeby na przykład tych robotów było więcej, nie? Żebyście wy też trochę tym odcinkiem sterowali, a ja się cieszę, że mogę sprawdzić roboty, nie? Ręka rękę myje, wy macie Friday, ja mam Friday. Okej, to by było na tyle, trzymajcie się do następnego odcinka, hej, siemanko, cześć!